Właściwym początkiem KOR-u był moment pierwszego procesu Rusowskiego i zebrania się na korytarzu przed sądem ludzi z, no, w jakiś tam sposób właśnie opozycyjnych wcześniej, więc z jednej strony ludzi, no, którzy mieli za sobą poważne wyroki, tak jak właśnie Jacek Kuroń, z drugiej strony ludzi, którzy ewentualnie wyroki marcowe, z drugiej strony ludzi właśnie z dwóch też aktywnych środowisk, z Klubu Inteligencji, Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej oraz z takiego rzeczywiście zbuntowanego, niezależnego środowiska harcerskiego z Czarnej Jedynki. Komitet powstawał jako czapka nad dużym, poważnym, nieźle zorganizowanym przedsięwzięciu, polegającym właśnie na zorganizowanym docieraniu, odkrywaniu, do kogo trzeba dotrzeć, docieraniu do ludzi. Niezwykle ważne, w moim przekonaniu, to praktycznie zadecydowało o tym, że w tym momencie KOR powstał, że ta okazja została wykorzystana, była taka właśnie inicjatywa Antka Macierewicza, który no, w obliczu takiej sytuacji, w której wiadomo było, że potrzebna jest pomoc dla rodzin, no, wpadł na pomysł, żeby tą pomoc dostarczali harcerze z Czarnej Jedynki, co pozwoliło nadać pewien taki organizacyjny rozmach tej akcji pomocy. I uparł się, żeby to robić już od razu w lecie, w czasie, kiedy, kiedy wszyscy rozjeżdżają się, kiedy prawie nikogo nie ma. Ten pomysł pomocy wisiał w powietrzu, bo zupełnie niezależnie od nas takiej pomocy dostarczał Bogdan Borusewicz z środowiskiem wychowanym przez Ludwika Wiśniewskiego w Lublinie i w Gdańsku. Niedługo po Czarnej Jedynce do Ursusa trafiłby Henryk Wujec, człowiek instytucja, który po prostu no, sam zrobił połowę tego, co wszyscy. Z jednej strony to jest w pewien sposób właśnie no, idea, na którą przyszedł czas i dla której były warunki. Władze zapracowały na nią, rozprawiając się wcześniej osobno z robotnikami i ze studentami. Ten odruch działania wspólnego był bardzo mocny. Z drugiej strony jest tak, że tak naprawdę te środowiska opozycyjne, jakby nie były nieliczne, były do tego przygotowane. To znaczy właśnie ludzie mieli pewne doświadczenie organizacyjne z wszystkich tych środowisk. Tyle, że dopełniła tego właśnie no, taka szarża Antka Macierewicza, który się uparł, żeby tą akcję zrobić wtedy. I ja myślę, że ona tak naprawdę zadecydowała o tym, że komitet powstał.